Miasto żyje, zaczynamy. Dziś w programie m.in. zaproszenie na piknik lotniczy, zostań wolontariuszem, na ratunek kasztanowcom. Program zaczynamy zaproszeniem na piknik lotniczy, na który organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. 18 i 19 czerwca zapewne wszyscy mieszkańcy i goście z zapartym tchem będą podziwiać ze wzgórza Tumskiego mistrzów pilotażu w widowisku Airsnake czy precyzję skoczków spadochronowych. Piknik będzie też okazją przyjrzenia się nie tylko modelom samolotów, ale i śmigłowców, które przelecą nad taflą Wisły. Obok, na placu Narutowicza, odbędzie się lot zabytkowych samochodów Mercedesem po Wiśle 2011. Czołgi, wystawa samolotów i sprzętu lotniczego, kiermasz gadżetów lotniczo-historycznych oraz widokowe loty pasażerskie czekają na tych, którzy wybiorą się na lotnisko aeroklubu. Program imprezy na stronie www.lotniczyplock.pl. Oprócz zaproszenia na piknik lotniczy, musimy poinformować tych, którzy 18 i 19 czerwca będą chcieli przejechać przez Stary Most między godzinami 9 a 19. Nie będzie to możliwe. Przeprawa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. W związku z tym zmieni się też część trasy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 2, 7, 8 i 21. W czasie objazdu przystanki przy Alei Kilińskiego obok Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w obu kierunkach będą nieczynne. Autobusy linii 2, 7 i 8 nie będą się też zatrzymywać na przystankach zlokalizowanych przy Piłsudskiego i Wyszogrodzkiej. Więcej informacji na stronie KM Płock oraz www.plock.eu. Chcesz pomagać? Na co czekasz? Przyjdź i porozmawiaj na temat wolontariatu z Beatą Olszewską, ratuszowym pełnomocnikiem do spraw wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie. Zapraszamy wszystkich, którzy tylko chcą pracować, mają wrażliwe serca i pomysły na wolontarystyczną pracę. 50 wolontariuszy będzie potrzebnych m.in. podczas lipcowej Olimpiady Sportowej Młodzieży. Choć na ręce chętne do pracy, pani pełnomocnik liczy także podczas innych akcji wolontarystycznych. Beata Olszewska zaprasza do pokoju numer 127 obok ratuszowej auli w poniedziałki, wtorki i piątki po godzinie 11.30, a w czwartki w godzinach od 8.30 do 17.30. Na terenie Płocka trwa walka ze szrotówkiem, szkodnikiem kasztanowców. W naszym mieście jest kilka metod zwalczania tego maleńkiego motyla. Najpopularniejszą bronią na szrotówka są umieszczone w koronach kasztanowców pułapki feromonowe zwabiające samców. W tym roku dodatkowo na drzewach zostały umieszczone budki lęgowe dla sikorek. Dogodne warunki sprzyjają gniazdowaniu ptaków żywiących się owadami, w tym i szrotówkiem. Dodatkowo Wydział Edukacji i Kultury wystąpił do jednostek oświatowych z terenu Płocka z propozycją objęcia opieką kasztanowców. Polegałoby to na wygrabianiu spod drzew liści, w których znajdują się poczwarki szkodnika. Wywozem i utylizacją liści zajmuje się Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym. Prawie zuchy, czyli patałachy z pierwszej B, prywatnej szkoły podstawowej Profesor, odwiedziły we wtorek prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego. Cała piętnastka w mundurkach z żółtymi chustami na szyjach miała dużo pytań do najważniejszej osoby w ratuszu. Czy pan był wzorowym uczniem? Trudno jest być prezydentem. Pan w dzieciństwie grał w piłkę nożną? Prezydent cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Z przyjemnością posłuchał też zuchowej piosenki. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w prezydenckim gabinecie. Pierwszoklasiści, zadowoleni z wizyty, wrócili do swojej szkoły. Druga edycja projektu edukacyjnego Gwiazdy w Wiśle, baśnie i legendy o Płocku zakończona. Wzięli w niej udział uczniowie z 6 szkół i jednego przedszkola. Mieli okazję razem z nauczycielami uczestniczyć w warsztatach dotyczących przygotowania spektaklu czy tworzenia i zarządzania blogami edukacyjnymi. Ja się tak strasznie cieszę, że udaje się nam te różne podmioty łączyć w jedno i dzięki właśnie Płockiej Galerii Sztuki, która wie, jak potrzeba edukacji kontaktu ze sztuką, prawdziwą sztuką, jak potrzeba inspirować nauczycieli i jak robić to w sposób naprawdę efektowny i efektywny. W ramach projektu uczniowie stworzyli 4 gry planszowe, 14 komiksów, 17 nowych legend, 2 scenariusze, 12 prac plastycznych, planszę promocyjną miasta, numer okolicznościowy Tygodnika Płockiego, blog i broszurę do składania w segregatorach. 7 scenariuszy złożyli nauczyciele. Jedna ze szkół przygotowała przedstawienie Legenda o dzwonie bez serca,
które mogli obejrzeć uczestnicy konferencji podsumowującej tę edycję projektu. Profesjonalny, plemienny, wojskowy, więzienny, amatorski, przypadkowy. Rodzajów tatuażu jest mnóstwo. Na świecie robi się go już na zębach i gałkach oczu, zabarwiając białko oka. Do odkrywania sekretów trwałych malunków na ciele zaprasza Muzeum Mazowieckie. W Spichlerzu do października jest prezentowana wystawa Sztuka Tatuażu. Autorem większości eksponowanych na niej fotografii i zaprezentowanych na zdjęciach tatuaży jest płotrzanin Tomasz Siekierka. Uzupełnieniem są m.in. pocztówki, ulotki reklamowe tatuatorów z pierwszej połowy XX wieku czy więzienne dziargałki. Kuratorka wystawy Gabriela Nowak na wernisaż zaprosiła doktoranta z Uniwersytetu Opolskiego Mariusza Snopka, który przybliżył symbolikę tatuażu przestępczego. Snopek od 5 lat jeździ po Polsce i zbiera informacje o tatuażach związanych nie tylko z podkulturą więzienną. Najciekawszym to zależy, można powiedzieć. No, nietypowy tatuaż, najciekawszy może nie pod względem treści, ale pod względem wykonania, no to był praktycznie oprócz twarzy na całym ciele. To był smok na całych plecach, kończył się gdzieś tam na głowie jego można powiedzieć, skrzydła, a zajmował praktycznie, można powiedzieć, całą powierzchnię ciała. Thank you.